Go. Tomuś. Nagrywaj. Czemu? Możesz popatrzeć, gdzie ja byłem wtedy, bo ja sam nie wiem. No, to jest trawa. Dobra. Witam, tutaj Ibiś, a to jest 12 odcinek z Battlefront 3, bla bla bla. Na pewno kojarzycie tą mapę z dwójki. Źle, że tutaj wyekspiałem sobie tego destrobo. Ale dobra, co ja tam wiem. Tylko przyszedłem w grę. Z armią, która daje 100 000 damage'a na tak. Ale nie serio. Powiedz coś może. On mnie bije. Przemoc w rodzinie. Deja vu mam. Cio, wiecie? Jest to sens, mam tak mam. Dong, dong, tak, tak. Średnio nie słyszę. Jakie jabłuszka? Nie wiem. Nie wiem. Jabłuszka, ale nie wie jakie. Co ogólnie? Fajnie. Ibiś, czemu nie gasisz go? No. Głupi Ibiś. Nie, mówię o tamtym sobie, nie o sobie. No o tym dawnym nie mówię, który to przychodził. Bo to jakiś czas temu przychodziłem przecież, nie? Z miesiąc temu. Ponad. No, z miesiąc temu to przychodziłem. Jak jeszcze szkoła była, nie? Wtedy to przychodziłem. To były czasy patafońskie. Mówisz strasznie cicho i cię wcale nie będzie słychać prawie, wiesz? No wiem, bo nie ma. Znaczy będzie cię słychać, ale będziesz taki szepczącym nie wiadomo czym. Jakby co, mam mnie nie słychać. Fajnie. Więc jak będzie. Sleepy Dodger. Ale nadal nie wiem do czego. Do jakiej klasy on jest. Jak chyba będzie... do Miansara. Jak będziecie mnie słyszeć, napiszcie. Level up. I byś level up, level 12. O, fajnie. Jej, to level up. Charibasa unlocked. Ura. Ojej, Charibasa. Jest! Tomek, nie każ do kamery. Charibasa. Tipsy. On się nie dusi, spoko. Duszę się, ratunku, dzwonić pod... Jakbyś się dusił, to byś tak nie robił. Dzwonić pod... dzwonić na pogotowie pod numer milion w Gdańsku. Reu Melter. W Szczebrzeszynie. Czemu w Szczebrzeszynie? No ale my nie mieszkamy w Szczebrzeszynie. Nie. Sleepy Longhorn. Widzisz, mam Longhorn Horn of Home, baby. Widziałeś? Ten czerwono-żarny. Miałem takie coś, widziałeś? Tomek lubi placki. Bardzo fajnie. A ty to nie? Ty mamy pizzę dzisiaj na obiad znowu. Nie. Wiem, często mówię, że mam pizzę na obiad. Jak nagrywam. Ale to nie moja wina, że... Składa się, nikt nie ma... O, ten łuk właśnie, co, ten łuk, co ja ten łuk. Róg, co ty masz. Sprzedałem. Jeden z tych rogów, co miałeś, taki zielono-czarny. No. Ładny.
Mam drapaczkę. O właśnie, Tomek już wczoraj wjechał w sklepie wózkiem w palec. U nogi i krew leciała ostro dosyć. Jej, napiszcie brawo. Napiszcie brawo Tomek, jesteś super i wjeżdżasz ludziom z nogi. A dokładnie w palce. A najlepsze jest to, że gdybym ubrał Adidasy, to by mi się nic nie stało. Wiesz co jest ciekawe, że ja ten rozdupcacz ulepszam, a nawet nie mam po co. Bo ja później i tak go ulepszę. Komuś nie mówi się tak u mnie na odcinkach. Wydaje. A po odcinkach to co? Po odcinkach? Co innego, ja mówię na odcinkach. A ty też przeklinasz na odcinkach. Nigdy nie przeklinam na odcinkach. No to pokazać. W normalnym życiu też nie przeklinam dużo. Czasami powiedziałem, że przeklinam. Powiedziałem, że dużo tego nie robię. Czary Marek. Cicho. Następna misja. Lubię plaski. O, to jest. Range of Dust. To jest nowa. Nawala. Głupi wiś. Pobyty. To jest moja ulubiona minigra. Nawalanie w. Nawalanie w dźwignię. Ton, Jin, Kan, Fight. Czyli ty jesteś dalej ode mnie teraz, nie? No. Niż tutaj byłem. No. Co narci? Ale ja mam lepszych chyba ludzi. Czekaj, ja nie mam lepszych ludzi, ja nie farmiłem tyle. To widzisz teraz jakich ja miałem wtedy, nie? Tomek to już ma Grenbury i inne takie, nie? To taki. Na tym właśnie etapie. Ale to dlatego, że ja mu farmiłem wczoraj. Przedwczoraj. Mu się nudziło. Z 3 godziny. Serio. Mu się bardzo nudziło. Pierwszy wybór wybrany tutaj. A to jest nawala, nie w przycisk. No, W dźwignię jak już, a nie przycisk. Najlepszy jest tutaj Tontenga. Tak, Tontenga jest tutaj dobry. Tontenga i... Ale myślę, że lepszy tutaj jest Kibana. Dlaczego? Nie wiem, nie grałem Kibanem, więc nie wiem. Pompy ty. Pierwszy raz tutaj grałem w tą grę, także nie wiedziałem o co chodzi za bardzo. Ton, Chin, Kon, Fajda, Pata, 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 ja bym się domyślił. O, przycisk. Dźwignia, rozwalić dźwignię. Dźwignię na... nawalaj w dźwignię. Blera. Tak, teraz czytałem tutaj te rzeczy odnośnie tego, co tutaj mam robić, w ogóle bla 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 bla. I chodzi o to, żeby tą dźwignię po prostu nawalać i będzie wyrzutnia rakiet i... Ja to mówiłem! I ja nie lubię bardzo tej gry, bo... No bo jest taka głupia jakaś. A ja ją lubię. Wystarczy po prostu pom pom pata pom 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 pata pom 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 pata pom 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 pata. Ja najpierw robię pom pom czaka czaka. Sorry, ale ja cię nie słuchałem akurat. Ja najpierw robię pom pom czaka czaka. Ale to się nie opłaca. Opłaca się. Nie. Absolutnie się nie opłaca. Lubię placki. Opłaca się nie, kłamsz Ibisiu. Pon pom, pata pom. To jest Ibisz. A jeszcze tu nie masz drogę. No nie, ale mam rotuszę. Rozpieszczę. Tomek! Co on tak brzydko mówisz? To jest brzydko. No pewnie, że to jest słowo moich przekleństw, czyli Gurdy, Blera. Bo jak nie wiecie, Blera i Gurdy to są przekleństwa, które ja wymyśliłem. Ja tak też myślę. Muzyka jest bardzo policyjna.
Policyjna, nie, nie fotokopia. No to jeszcze zostało 6 minut do końca grania, niecałe. Ale czego? Ja słyszę te wszystkie dźwięki latyny. Od niczego, fajnie. To ja wyzwiemy jeszcze pić. I co? Będę grać. Nie. Ale dzisiaj pizza na pewno, nie masz. To na dziś nie do domu jest. Ej, ja... Ejja! Ooo! Za chwilę będę ci kochał. To Magnerum. O, to jest dobra czapa. Polecam. Która miała? Króliczek Elson. Który ja mam tą czapkę. Nie masz tej czapy. Mam. Manny Hoody masz? Tak. A który level? Piąty. Ja mam szósty, widzisz? Lepsze rzeczy dostawałem od ciebie. Cicho. Ale muzyka arcy. Ty jej nie słyszysz. Chyba, że... Nie mów mi, że głośniki zostawiłem włączone. Nie zostawię. Dobrze, ale musisz jeszcze raz tak grać cały. Coś stało. Co? Coś stało. No i co? No było nas. No tak, u nas pewnie. Jak musisz na Tiffin, to masz iść ze mną. Nie, 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 nie. To jest zły pomysł na Tiffin, kurde. Gurdy. Nie wolno przejść drogi arcybiesom. A ja chciałam pomóc. Nonsens, kurde mal. Ravenosz, musimy pójść... musimy znaleźć ser zgniłego Lee Ravensa. Son Archie, co ty masz za pomysły dziwne? Muszę zapytać go o jakieś tam rzadkie główne gry. Dawno, dawno temu arcypsy, wielka filozofia i takie tam cywilizacja, nie filozofia. Ravenous jest odkrywcą sekretów i musimy się go zapytać. No. Na Tiffin, gdzie idziesz, co robisz i bla bla. Idę. Muszę iść! Papa idź! Marmur! Twoje marmury są bardzo słabe i trzeba je wypolerować. Nie zapomnij bić. Będziemy walczyć niedługo. Lera! Ha! No. Ale głośno było. Cyklopy, snak są one patapony. Robię... Cyklopy lubią patapony, tylko że patapony zabijają cyklopy. Czy to ma sens? Nie, to jest tak, że... Odejdź może dalej, bo jesteś za głośno. Patapony robią... Ty się tak przybliżasz maksymalnie do mikrofonu i przez to... I jeszcze gadasz głośno. Świetny pomysł, Tomek. Jeszcze plujesz mi na monitor. Tu są takie rzeczy, kto, bla bla bla, nieważne, nie będę tylko tłumaczył. Znacie angielski, mam nadzieję. Jak nie, to lama. Tyle powinniście umieć przyznać. Tomek, nie rób tak. Nie bujaj moim krzesłem. Kurde. Jesteś gór. Ale kto jest czwartym patapronem? Oczywiście. Pataprondem. Jest kan. Tylko trzech pataponów, bla bla bla. Dlaczego? Tylko trzy patapony. Bo jest ten, jak oni się nazywali. Ale, ale. Tonchinkan. Nie, to nie są Tonchinkan. Tak. To był Don Tatepon i tak. A, coś tam. Nie pamiętam ich nazwy. Musiałem jedynkę odpalić i sobie zobaczyć. To jest Tonchinkan. To nie są Tonchinkan, Tomek.
To Jinkan nie są legendarnymi patafonami. Nie grałeś w jedynkę, to nie wiesz. To są te patapony, które znaleźliśmy i oddały nam swoją pamięć. W jedynce. Don Datepon był i... I był Yumipon jakiś. I tyle. Don... Nie pamiętam, no. Blera. Może patapony... Cicho, macie. Pata. Cicho. Ty też cicho. Zamek czystości. Sprawiedliwości. Zamek czystości to była wieża. Zamek. Ark Fiend of Justice. Dobra, więc. Napluję sobie na klawiaturę. Dobra, dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że się nie skończyło. Coś nowego się zacznie. O, mam jeszcze dużo czasu. Dobra, więc papa i cześć i czołem. Blablabla.